Przez długi czas zawodnicy Stali Ostrów Wielkopolski walczyli z hiszpańskim Baxi Manreza jak równy z równym. Przed rozpoczęciem ostatniej kwarty meczu mistrzowie Polski prowadzili pięcioma punktami, ale w końcówce rywale byli skuteczniejsi i koniec końców to oni zwyciężyli 81 do 76. W ubiegłym roku FIBA Europe Cup stalno robiła nam takiego apetytu dochodząc do finału, że, że teraz mamy oczekiwania, że, że każdy mecz, nieważne w jakim pucharze, będzie wygrywać, no ale wiadomo, że, że, że tak się nie będzie działo. E, trener Igor Milicic to, to, to jest profesor, magik, cudotwórca, ale też trzeba pamiętać, że, że ma mnóstwo nowych zawodników. 16 punktów dla zespołu zostrowa zdobył Michael Young, a 14 oczek dołożył. James Palmer. W drugim starcie grupy B Jerozolima przegrał na własnym parkiecie spinarka Karshiaka 84 do 86. Mecze z tymi rywalami będą dla Ostrowian ogromnym wyzwaniem. Czeka ich trudne zadanie, ale, ale myślę, że, że, że trener i, i zawodnicy będą dobrze przygotowani do tych spotkań i, i na pewno znajdą sposób na, na to, żeby, żeby zwłaszcza we własnej hali pokonać tych rywali. Sposób na połączenie pracy w klubie z funkcją Selekcjonera reprezentacji Polski musi znaleźć trener Stali Igor Milicic. Niespełna tydzień temu Polski Związek Koszykówki mianował Chorwata następcą Majka Taylora. Będzie to swego rodzaju eksperyment, że na pewno nie wszyscy są w Ostrowie już zachwyceni tym faktem, bo, bo, bo to różnie bywa. Mówi się, że, że te okienka reprezentacyjne są takie, że, że, że spokojnie asystenci mogą pracować w klubie, ale ja myślę, że to jest też takie obciążenie mentalne, psychiczne e, e, trenera. W sobotę zespół Stali Ostrów Wielkopolski czekali go wystarcie w Dąbrowie Górniczej z miejscowym MKS-em. Do gry w europejskich pucharach Ostrowianie powrócą 13 października, kiedy to zagrają na wyjeździe z Pinarem Karsiaka.